nich ludziom żyje się lepiej. A co robię? Właśnie na obrzeża podwyższam im tereny. Ten park pójdzie do wywalenia. Zrobisz lepszy, większy, ładniejszy, rodzinowczesny. Tak. Już. By ludziom żyło się lepiej. Tak, by ludziom się żyło lepiej. Gdzie jest moja policja? Policji już dawno nie ma. Gdzie tam policja? Tak dużo przestępców było, że już zwątpili w to. Nie, są właśnie, że są, tylko nie mogę znaleźć swojego komisariatu. Jest. Jest, słychać syreny. O, gdzieś nawet strzelają. Uciekaj, jak ci mówił, uciekaj. Dobrze ci radzę. Dobrze. Już jakoś bezpieczeństwo udało mi się podwyższyć. Powinni się budować na lepsze możliwe sposoby. Dobra. Szkolnictwo. Przewijamy czas, trochę przyspieszymy, zobaczymy, ile jeszcze pieniędzy uda się wyciągnąć. Szkolnictwo, co oni chcą? Zakłady produkcyjne skarżą się na brak wykwalifikowanych. Zbuduj więcej szkół. No tak, więc jakie ja mam szkoły? Mam średnią. Mam podyplomową. Mam zwykłą. To mi brakuje tylko uniwersytetu, który kosztuje majątek. No to musisz jeszcze trochę poczekać. Odłożyć trochę symoleonów, żeby inwestować. Tak. Wyższe uczelnie. Tu damy im komercyjne. O, proszę bardzo. I to będzie taki luksus. Co mówisz? No, tak. Będą żyli w luksusie od teraz. Od teraz, tak. O, proszę bardzo. Się cieszą. Znowu, z policją mam problem, tak? Co? Za duża przestępczość. Zadbaj o wolną drogę, by pracownicy umieli dojechać. No dobrze, no to jeszcze mogę im postawić drogę. No bo faktem jest, że mają tylko jedno połączenie. No to trochę mało. Tak. Trochę mało. No już, to nie będę musiał jeździć naokoło. No i... No powiem ci, że sytuacja... Jestem w szoku. Naprawdę mi się prostuje. Sytuacja opanowana. Wszystko pod kontrolą, tak? Tak. No dobrze, da się. Da się. Można. I już stawię ten, jak się nazywa, uniwersytet. Uniwersytet Columbia. Tutaj nie ma miejsca, ale tu mogłoby się postawić. Nie, a tu? Dlaczego na ukłos chce mi się stawiać? Jeszcze mam za mało pieniędzy? Jeszcze? To ile to kosztuje? Co? To kosztuje 88 tysięcy. O, to nie ma tragedii, jeszcze muszę chwilę poczekać. No come on, dajcie pieniążki. 83, może coś tutaj z tego spłacę. Dobra. Znowu będę musiała poczekać chwilę. Tak jest. A znowu będę musiał pokurzyć parę budynków, bo się rozludniłem. To mało ludzi. To duże przestępczość. Nie lubimy zaraz słów. No właśnie. O. I zaraz tu postawię. Tylko czas. Ile nagrywam, zaraz zobaczę. Długo. Tak, godzinę 4, ale to się najwyżej. Najwyżej się. Wyedytuję. Podzieli się. Będziemy wam wypuszczać.
No, 83, come on, come on, come on, come on. Na razie idzie dobrze. Musi iść dobrze. 89, dobra, 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 dobra. Daję mój uniwersytet. Oj, tu mi droga uciekła. Jest. Zużyłem drogę. Wow, jak się cieszę. Też byś się cieszyła. Uniwersytet. Poważna inwestycja. Super, udało mi się to postawić. I co najważniejsze, jestem Dalej na plusie. na razie nie potrzebuję pożyczki. Hej. No, a ja mam. Brakuje mi 90 uczniów, żeby mieć 3000 na uniwersytecie. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę, no Jeszcze trochę widzisz. będę musiał mógł postawić nową dobudowę. Uczniowie 8000 zapisań, studenci 850 niezapisań, 296, czyli na razie nie potrzebuję rozbudowywać tego skrzydła. No dobra, no trochę z tego co wiem, minie trochę czasu zanim tutaj powstaną ci. Powstaną, o Jezu, kochany. Wytworzą się ci wykształceni ludzie, prawda? No, nie, będziesz musiała poczekać. A to będziesz widziała, tam masz ten poziom techniczny i poziom nauczania, na jakimś poziomie. Tak, na jakimś poziomie właśnie. Zastanawiam się, czy troszeczkę im podatku nie obniżyć. Możesz spróbować. 27. Jesteśmy 27 do 4000. No spróbuję, zobaczę co się stanie. Jak bardzo nam spadną. Dochody. Jak tam z wydatkami? Dum, 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 Dobra, dum. 25 tysięcy. 25, 251. Dopóki nie wezmę pożyczki, to mogę sobie pozwolić na obniżenie podatków w miarę, w No, miarę. myślę, że tak. Myślę, że tak. Teraz będziesz mogła już spokojnie, bez problemu stawiać na rozbudowę z tego, Tak, co czyli. zarobisz, odłożysz, zainwestujesz w O, dalsze okej. jakieś. Pracownicy nie są zbyt zdolni, dobra. To się wszystko jeszcze rozbudowuje. Oj, dobra, dobra, dobra. Już jestem na minusie. O, to jest chwilowe. Jak się fabryki rozbudują i ludność miała mądrych ludzi, to powinno się poprawić wszystko. No ja wiem, zaraz powinno zniknąć. I nic innego, że przez to może wartość terenu też spać. Przyczyna wysokie podatki. A tam nie sugeruj się jedną firmą, jak nie Do masz dwiema, no. powyżej. Nie, ja muszę im ludzi dobudować. Tak. Więcej Kurczę. ludzi, mądrych ludzi. Dobra, niech się rozbudowują. Ja tutaj mam pieniądze jeszcze. W Tylko sumie. jednak chcę tutaj dobudować tych. My, w którym teraz mieście jesteś? W The Glades. Dobra, idę cię odwiedzę, zobaczę, co tam Dobra, tu mnie stawiasz. odwiedź. A co? Jestem The Glades. Też Też mogę mogę cię cię odwiedzić, odwiedzić, zobaczyć, zobaczyć, jak jak ci ci idzie. idzie. No, idzie mi tak, że niby zarabiam z tych dos. Kształcenie dużo mi ciągnie, po prostu. Ale to ci się zwróci z czasem. I dlatego jestem na minusie.
No. I wszędzie muszę dać podatki 15. Żeby mieć w ogóle jakieś zyski, no ja na masakra. Muszę im wybudować tych pracowników, jakoś tych pracowników wcisnąć, ale już nie mam gdzie wcisnąć tych pracowników. To spróbuj w Twistown postawić więcej i żeby przyjeżdżali sobie pracownicy tutaj. A co zrobiłam? Nie wiem. Właśnie, tam bardzo rozbudowałam. Bardzo fajnie wygląda z tymi okręgami miasta. No fajnie, fajnie wygląda, rzeczywiście fajnie, tylko że właśnie minusem jest to, że podatki się skarżą na to, wysokie podatki, starty śmieci. O super, to ja się dopiero teraz dowiaduję, że są starty śmieci. A masz śmieciowisko gdzieś ustawione? Hello? Oczywiście. Jest, jest. Tylko może za mało śmieciarek im. To może być problemem. Dorzucam, ale żebyś miała jeszcze z czego. Ojej. Dorzucam. Więcej śmieciarki. Postęp do następnego ulepszenia. No ale już pracuję. 16 studentów, poziom pierwszy. Dobra. Coś mi się wydaje, że może na koniec wcisnę ich. Co ty mi zrobisz na koniec? Tym biednym ludziom. No, chodzi mi o rozbudowanie ich pracowników, no ale kurczę, no nie ma. Nie ma opcji, niestety. Ale chyba, że chamsko im wcisnę, to naprawdę to już byłoby chamskie z mojej strony. Co, chcesz ich przy fabrykach dać? Tak. W sumie. Zaryzykuj. Nic nie stracisz, powiem ci szczerze. No, zwłaszcza, że może teraz będą mieli pracowników. Będą mieli blisko do fabryk, tak. Tak. Aha, bo jeszcze zatrzymałam. Dobra, już wpuściłam. To będą tacy typowi robotnicy. Fabrykowi. Dokładnie tak. Pracujemy w fabryce i się cieszymy. Hej. Hej. Ja myślę, że te odcinki podzielę na jakieś 20 minut, nie? No, może nawet do 30. Do 30. Zobaczymy, jak to wygląda. No to jeżeli do 30 to nagrywamy godzinę 12 około, to możemy dobić do godziny 30 i wtedy będzie łatwiej podzielić to pół godziny, nie? Okej. Okay. Będzie strategicznie dobre rozwiązanie. Więc będziecie mieli ten odcinek podzielony i oczywiście o tym dowiecie się w którymś odcinku, że on zostanie podzielony. Ostatnim. Tak. Wyszło jak wyszło. Budowa miasta to jest jednak pracochłonny i długi proces. Tak, to jest dosyć długi i bardzo dziwny proces. Tu jeszcze im dam pracę. Za co ja będę się przejmować tam do końca? A jak tam idziecie budowanie, coś tam udoskonalasz, tak? No cały czas. Elektrownia fajnie śmiga, ta atomowa. Jestem zadowolony. I dalej będę się starał, żeby wysyłać materiały na wielkie dzieło, budować międzynarodowy port lotniczy. Nie wiem, co mi to tam przyniesie do końca, ale mam nadzieję, że będzie to dobra inwestycja. Wow, ale mam mnóstwo opuszczonych budynków. Burz? Przez podatki, niestety. Myślisz? Tak, więcej metalu, wiem. Wiem, że potrzebujecie więcej metalu. Ja na razie wam nie dam więcej metalu, bo muszę z tyłu zbierać kasę. Na metal. Jeszcze jakieś rumowisko jest, tylko muszę to wszystko poprzekręcać.
Dobra, zarabiamy. Jej, jest dobrze. Podatki są za wysokie. A, opowiadają, co to za wysokie podatki, no nie wysokie podatki. Nie tak, co oni w ogóle się znają, w ogóle na czym się znają? Zobaczyli, jak w Polsce są podatki, to by było, czy normalnie płakali, siedzieli i płakali. Takie podatki. By uciekli w ogóle, co to za jakie historie. Ojej, u mnie jest znowu potwór, potwór w mieście. Potwór? Tak, potwór. Naturalny potwór. Gdzie ty jesteś, potworze? Się pytam. Tu jesteś. Tylko nie elektrownia atomowa. Tylko nie idź do elektrowni atomowej, bo normalnie będzie bieda. Podatki są... Oj, sorry. Przez moment zobaczyliście niebo w mieście. Niebo też może być ładne. Teraz tak, w końcu ile jest? Czy mogę opuścić im te podatki? Dobra. Pomału zjeżdżam. I obserwuję, jak się zachowuje tutaj. Rynek globalny, podatki są. Jest bestia. Ej, potworku, potworku. Taranem idzie przez wieżowce. No kurczę, bycie. Podbyk. Krzyczy po ludziach. Ej, no. Co oni ci zrobili? Krzyczy, krzyczy, krzyczy po ludziach. No, żebyś ty to widziała. Co się tu dzieje? Jest bynajmniej nieestetyczne. Taki wielki jaszczur. Ty, na razie udało mi się zmniejszyć podatki chwilowo. Więc wolę chwilowo zarabiać mniej. No, ja będzie zarabiała mniej, to może przez ten czas więcej ludzi się zatrudni w fabrykach, no. Azbestu. Tak, ja myślę, żeby jeszcze tak trochę tutaj powalczę. Walcz. Że na przykład a ja tam burzę tu, ale zmniejszę to. A to na przykład zmniejsza. Ała. Spalił mi domy. I pali mi samochody. Jest 23. I nie wygląda to ciekawie. O, sied. Dobrze. Próbuję jakoś ten... Wiesz co, wiedziałeś, że jaszczur potrafi podpalić domy i ulice? Znaczy, nie, nie wiedziałam. Przejeżdżające samochody tak fajnie fruwały w ogół. Tego to nie wiedziałam absolutnie, więc zawsze się czegoś nowego dowiem. No, a teraz podepto. Idź sobie już. Znaczy, ty będziesz szedł do wysypiska śmieci. Ale idź sobie już, nie lubię cię. Idź do domu. Idź i nie wracaj. No ale po co? To gdzie jeszcze mam w nim jeszcze? Ej. Nieźle. Dobra. Już wolę zarabiać 1000, ale przynajmniej chociaż tych pracowników nie mają do roboty. Chociaż można byłoby zrobić odwrotnie, żeby ten przemysł to zrobimy, tak? No i zrób jeszcze trochę więcej stref ewentualnie przemysłowych. No, mam problem ze strefami przemysłowymi. Nie, po prostu tak obniżyłam podatki na przemysł. Ten średnio zaawansowany i zaawansowany, a podwyższyłam na ten mało, wiesz, wydajny. I tyle w temacie. No i zobaczymy, jak to zareaguje. We need policja! 95 000. Nie, jak będę miała 200 000, to postawię. No. Bo na razie różnica, przy czym co zarabiam, jest różnica.
Dobrze, tutaj walniemy tak. I tu walniemy tak. Dobra. Nie mam pytań. Załamałam się. Co się załamałeś? Załamałem się pod... Jaż tu dalej pod palami miasto. Sorka, fianka, sorka. O, mruczy mi się jak... Właśnie to jest bardzo tak dziwnie, że raz to skoczę, raz jest w dół, raz jest w górze, więc nie wiem, co oni tam robią. O! Ale mogę im postawić... Ja, to nie ma sensu, żebym mi stawiała. Służba zdrowia, gdzie jest służba zdrowia? Dobra, jeszcze kawałek i dojdzie do... wysypiska śmieci. 25 na 25. A mogę to rozbudować? Idź. Tylko nie przez samochód. O! Nie rozwalił samochodu. Śmieciarek. Wszystko interes idzie dobrze. Ale z podatkami mi nie idzie dobrze. No to. U mnie już jaszczurka dobiegła do wysypiska śmieci, wcina śmieci. I chyba się schowa już. Nareszcie powiadasz, tak? Tak. No. Dobra, teraz mogę się zająć. Jaszczur nie żyje. Ja tutaj głównie walczę z podatkami w tym mieście. To jest jakieś, no to jest jakieś dziwne. No, ty się cierpię, kurczę, w tym mieście to tyle plag mam. A jak nie tornado, to jaszczur. Boże. Mordują biznes. Biedny ludzi. Nieszczęście. Mogli żyć tak spokojnie. Dobra, ja wiem, że szpital będzie też im potrzebny. Dobra, tutaj się rozbudowują, więc... Dobra, to ja wracam do swojego miasta Twistown. Skoro tam się utrzymuje nieźle, tam to jest tylko tak co chwila przekładanie podatków, zmniejszanie, zwiększanie. I ja chcę zaoszczędzić kolejne 100 tysięcy. A się nie da. Słucham? Nie da się zaoszczędzić, to zawsze coś jakiś wydatek. Nie da się, bo w tej chwili mam 100 tysięcy i jeszcze drugie 100 tysięcy i mogłabym postawić im szpital i policję. Lepszą w tamtym mieście. Wymieni co? Miód, malina. Żyliby jak pączki w maśle. Jak pączki w maśle? Bo to populacja jak mi spadła. Tutaj podatki są. Tutaj są 12. Właściwie tu mogłabym... Im... Nie. Za mała różnica byłaby. Chyba. Czy obniżyć im? No nie wiem. Na razie zostawmy to tak jak jest. Może nie... jeszcze się nie skarżą na podatki, chociaż potrzebują pracowników. Ja cały czas im tych pracowników dorzucam. I nadal potrzebują pracowników. Robisz co możesz. Robisz co możesz, a jak nie możesz, to też robisz. Zobaczymy. Efekt końcowy powinien być dobry. Miejmy nadzieję. Chociaż może w jednym mieście. Dobrze, czy mam jeszcze jakieś rumowisko tutaj? Tu jest jakieś rumowisko. No nie wiem, nie mogę znaleźć następnego rumowiska. To jest dziwne, bo nie zawsze to mi podpowiada, gdzie. Obróć sobie mapę, bo pewnie to jest jakiś mały budynek, którego nie widzisz między tymi dużymi. Rzeczywiście. Knyty. Ojej. No. Problem się rozwiązał. Nie. Chcę wychodzić z gry. Mi się pauza jak zwykle nacisnęła. Tak, z tą wodą to ja. To są jakieś takie dziwne hery. Ale widzę, że ludzie się budują. A jak się fabryki mają? Jak się ma uczelnia? Jak kształci ludzi? No właśnie, ja bym postawiła na podyplomową uczelnię, aczkolwiek... ile ona kosztuje?
42 tysiące. A w Twistown masz przystanki szkolne? Mam. To zobacz, czy ci uczniowie w którą stronę jeżdżą. Czy z jednego miasta do drugiego, czy z drugiego do pierwszego, jak to tam wygląda, ta migracja tych ludzi. No, jeżdżą jakoś, no ja nie wiem, no ale wchodzi się o szkoły? Między miastami, czy się przemieszczają? Nie. Nie? Nie. Chyba nie, no ale postawiłam przystanek, to powinni, ale... Tutaj nie trzymają tam drogę, O bo... nie, no jadą. Ale czy ten szkolny bus? Chyba tak. Dobra, czyli co? Da radę postawić? Tak, po dyplomową postawimy, dobrze. Uczelnia. Kurczę, jeszcze 1000 ton metalu potrzebuje. 250 tysięcy baryłek oleju surowego. 1500 stopów. Ojej. Jeszcze trochę mi zejdzie. No. Jeszcze trochę mi zejdzie. Jeszcze trochę zejdzie, no właśnie, tak się zastanawiam, pompuję. O, już wiem o co chodzi. Już wiem o co chodzi. Wiem, z czym problem. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nie, zanieczyszczono wodę, po prostu pompowało przez moment. Jedna z tych pomp. I ludzie mogli po prostu umierać. Na dla pracowników, no bez żartów, i jak na dla pracowników. Brak pracowników. Nie mamy ludzi do fabryki. Za mało miejsca, żeby zwiększyć gęstość, nie? Ale jak ja wam tu poradzę, żeby tą gęstość... Popraw drogę. No drogę poprawiłam. Szerzej. Nie mogę już bardziej rozbudować tej drogi. No drogi nie, ale potrzebuję miejsca, żeby rozwinąć sobie budynek. Jak masz za blisko drogi między sobą, to oni się nie potrafią rozbudować też. No dobra, to im wywalę. Okej, okay, skoro tak chcą, tak sobie życzą. Proszę bardzo. Powinno być lepiej. Ja tu nawet, jeszcze nawet specjalnie mi czas zatrzymam. O. Kurczę, powiem ci szczerze, jak jaszczur mi dopadnie tą elektrownię atomową, to będzie bieda. A bo inna katastrofa ekologiczna. To może być nieciekawie. No właśnie, może być nieciekawie i to w tym całym kopu tutaj muszę zostawić. To tylko... Najwyżej oni się rozbudują później. Okej, okay, czyli im tak... To poustawiam, żeby się mogli rozbudować. Już na całego tutaj nic z tego. Tutaj musi być droga. Widzisz, oboje cały czas strategicznie planujemy, nie? Tak. Trzeba myśleć. Myśleć i jeszcze raz myśleć. To jest gra bardziej ekonomiczna niż sprawnościowa, więc szare kółki powinny ci się mnożyć na potęgę. Tak, cały czas buzują. Tak, tutaj im dokładam, to coś się wyburzyło, no i nie wiem, no czy to im coś pomoże. Kurczę, mam nadzieję, że dzisiaj dociągnę do 3000 uczniów do szkoły. Uniwersytet was potrzebuje. W sumie... O może znowu kamera mnie szaleje. Jakie pielgrzymki, jaha. Co, mam pewien pomysł. Żeby mi to troszeczkę tą drogę odciążyć tutaj, tą główną. To będzie ciężko mi to zburzyć. Mhm. To tą dam.
O. I postawię im autostradę. Pomyśl, żeby przyszłościowo sobie tramwaje gdzieś umieścić. Nie, po prostu te rozwidlenia drogi teraz. Ja to. Nie wiem, czy to się da zburzyć. A mam parki tutaj jakieś, kurczę, będzie ciężko. No nic, no zobaczymy. No, zrób jeszcze jakieś modernizacje i myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć. Tak, bo akurat wiesz co, akurat wybiło równo tyle, ile powinno. Więc ja tylko się. Dowiem co, jak z mi. Czy to zrobiłam, poskutkowało. No, uwaga, puszczamy. Wielka nie wiadomo. Wielka nie wiadomo, czy im to coś pomoże. Zwłaszcza, że jest też szkoła podyplomowa. No ale to też wymaga wszystko czasu, więc Tak. to, czy twoje zmiany dzisiejsze przyniosły efekty i jakie, dowiemy się w następnym odcinku. Zgadza się, dowiemy się na następnym odcinku i w takim razie, no, wy się później dowiedziecie, o Boże, Jezu, się Dowiecie. zaplątał, że odcinek zostanie podzielony na 30-minutowe, tak, odcinki. Tak, 30-minutowy dostaniecie w odstępach czasowych równych, żeby było bardziej atrakcyjnie. Tak, żeby było atrakcyjniej, żebyście mieli kontynuację tego, co gramy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja jeszcze tylko na koniec zajrzę do naszego czekiego. Śmiało. Zobacz, jak to wygląda. Możesz zobaczyć I na tym elektrownię. będziemy po prostu kończyć. Tak. Aś nie masuje No. sobie ręce, rozprostowuje od. Tak. Uhu! Rozgrywka była dzisiaj bardzo wyczerpująca, powiem ci szczerze. No, wyczerpująca dla mnie też, powiem ci, w życiu się tak nie namózgowiłam jak teraz. Nagłowiłaś, tak? Tak. Bosko, bosko, no naprawdę, no, rewelacja i ten widok wam, moi drodzy, zostawiam, ale mam nadzieję, że moje miasta też tak dojrzeją do tego. Myślę, że z czasem do wszystkiego dojdzie. No właśnie. Nie no, super, Jackie, też odwaliłeś sporo pracy. No i dziękuję ci za tą ciężką pracę. Dzięki Ci za dzisiejszy odcinek. Zapraszamy wszystkich widzów na kolejne niedzielne granie poniedziałkowe w SimCity. Oczywiście. I ponieważ to będzie podzielone na pół godziny, więc dostaniecie co tydzień pół godziny odcinek z całej tej relacji. No, do zobaczyska. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Na razie, pa, pa, ludzie, pa.